ciekawostkę, bo pierwszy dzień w ogóle odrzucili nowy projekt, uznali, że stara powinna być stara organizacja. Ale tym sposobem się pan sami zrobił. Teraz tak nie można przyjąć do nocników. Czyli sami zamieszczyli kolana. Ale to jest dla wielu osób, no jest to istotne, że sami nie pójdą do lokalu wyborczego, a mogą ciągnąć. Może im na tym nie zależy. Kolejny punkt. Szanowni Państwo. Chciałbym dalej, bo mamy jeszcze dwa punkty. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budynka budowa budynku usług motoryzacyjnych, sześć stanowisk do wykonania usług motoryzacyjnych, diagnostyka, naprawy bieżące do tego, żeśmy nie zapraszali i obsługa samochodów z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej, opadowej i tym podobnie. Projekt uchwały przedstawi przewodniczący Komisji Infrastruktury pan Tomasz Szewczyk. Szanowni Państwo, opinia zarządu jest pozytywna. Tak jak tutaj wspomniałem na początku, tutaj chyba nie ma co dyskutować. Prawdopodobnie nowe miejsca pracy, miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli szybko i pewnie sprawnie naprawić samochód. Nie koliduje to z żadnymi budynkami mieszkalnymi, także komisja nie miała tutaj żadnych zgłoszeń do tego projektu. Otwieram dyskusję. Pan Stanisław Górek, proszę. Proszę Państwa, jest to ulica Makuszyńskiego. Dokładnie ta działka zaznaczona kierunek. Tutaj. W następnym slajdzie pokażę konkretnie. Bardziej. Tu jest ulica Makuszyńskiego. Otoczona. Tu jest sanepid. I za sanepidem jest ta działka. I jest tam jakieś zabudowy są, ale ale jakieś takie niezbyt domy czy coś, trudno powiedzieć. I widzimy na mapie, która tu jest Kocmierzowska, tu jest Lewańkowicza, tu jest właśnie Sanepi i ta działeczka jest tu w tym miejscu. I tu widać jakieś tam te zabudowy. No nikomu tu nie przeszkadza, nie ma znaku. Jakby był wybuch, to mało sprawy. Ale czy nie? No co? No, proszę bardzo, panie Staszkuncz. Ja chciałbym się zapytać, proszę Państwa, chciałbym się zapytać, bo tam jest sąsiadem sanepid. Czy ktoś pytał szefa sanepidu, czy mi to nie przeszkadzało? Czy ktoś się... Proszę zapytać tam. Panie jednak wydaje się, że zawiadomienia. Tak, oczywiście. Ale jest odpowiedź, mamy jak rozmawiać sanepidu, nie mamy. No właśnie, może dobrze byłoby, wiedzieć, no bo tam pytamy, no, prawda, przy tamtej przyczepie nie pytamy dewelopera, ani przed, a przy tym też dobrze byłoby ale zapytać. Ale nie ma żadnych ani warunków środowiskowych, zapytać się, ani sanepidia z mostyczna, czy nie jeżeli, proszę Państwa, prawo zezwala na to, bo tam jest klientelem właśnie usługi, no to nie można tego zapytać. Kto jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę. Tutaj przychylam się do głosu z sali. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Dwie osoby, tak? Dwie osoby. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie budowy budynku motoryzacyjnych w Makuszyńskiej.